Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zmierzając do Jerozolimy, Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do Niego zaś rzekł: Wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Początkiem mądrości jest bojaźń Pańska, poucza nas Księga Syracha. Tę biblijną prawdę obrazuje również dzisiejsza dobra nowina. Bojaźń to nie strach albo lęk przed kimś lub przed czymś. Bojaźń to szacunek wobec autorytetu. 10 trędowatych, o których opowiada nam dzisiejsza Ewangelia, uznaje w Jezusie autorytet. Wykonują polecenie Jezusa, chociaż może się ono wydawać absurdalne. Pokazać się kapłanowi należało wówczas, kiedy człowiek był już zupełnie zdrowy. Ruszanie w drogę do kapłana, nie będąc jeszcze uzdrowionym, jest absurdem. Jednak właśnie to uznanie autorytetu Jezusa, bojaźń, czyli szacunek wobec Niego, powodują, że chorzy ruszają w drogę. Posłuszeństwo wiary w Słowo Boga daje moc przemiany rzeczywistości. To, co w oczach niektórych wydaje się absurdem, w oczach wierzących Chrystusa jest Bożą opatrznością. Cuda nie dzieją się pod wpływem ludzkiego wyrachowania, ale na skutek wiary, która jest odpowiedzią ze strony człowieka na Boże obietnice. I jeszcze jedna rzecz, o której wspomnieć musimy. Nie zapomnijmy dziękować Bogu za wszystko, co od Niego otrzymujemy. Z naszą wdzięcznością nigdy nie zwlekajmy. Ten, kto dziękuje, 2 razy prosi. Wdzięczne serce kocha dobroczyńcę bardziej. Jeśli nie stać nas na dziękczynienie Bogu, to znak, że kochamy Go ciągle jeszcze za mało.